Kolejny punkt, proszę Państwa, naszych obrad. Też uchwała w trybie jednego czytania. Dotyczy druku 1436. Przypominam o zgłaszaniu poprawek w trakcie dyskusji. Dotyczy ta uchwała zmiany uchwały numer 114 łamane przez 1537 łamane przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1436, tryb jednego czytania, referuje Pani Dyrektor Anna Korfel-Jasińska. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rada. Zmiana to właściwie aktualizacja załącznika do tej uchwały. Jednak kilka szkół uległo likwidacji, reorganizacji, przekształceniu, nastąpiły zmiany nazw i chodzi właściwie o tą aktualizację. Chciałam tylko zaznaczyć, że środki, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów w szkołach i placówkach, to w ubiegłym roku było to 21 milionów, w bieżącym roku planowane jest 28 milionów. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W trybie statutowym do projektu nie zgłoszona została autopoprawka. Pozytywne opinie wyraziły dwie komisje, Komisja Edukacji i Komisja Budżetowa. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, zatem będziemy głosować uchwałę w bloku głosowań.